nazywam się Damian Mrożek. Wiesz. O, potrafię dobrze liczyć, więc wyjechałem do UK. Zrobiłem to w ciszy i w sumie być tu nie muszę, ale jestem. Cofnijmy się troszeczkę w jedno miejsce, gdzie pierwszy raz wkroczyłem na tę ścieżkę. Na osiedlu byłem pierwszy, który chwycił za mikrofon. Dla mnie to było złoto, inni mnie pytali po co, po gówno. Niestety byłem od nich inny, niestety dla nich, a ten czas był dla mnie intensywny, nierzadko przykry. To nigdy nie byłem szczęśliwszy, nic z nieba mi nie spadło, więc nie wierzyłem w modlitwy. Bardzo szybko zamieszkałem z dziewczyną, dziś wiem, że dzieliłem chatę z wrogiem. Ty jak było, wiesz, z dziro w oczach twoich nie było blasku, błyszczał sam bilon. Nigdy nie żyłem chwilą, no może troszkę. Wyzbyłem się tego, gdy opuściłem Łośkę na zawsze. Choć w myślach mam te kilka ulic, na chwilę wrócę do nich, niekoniecznie dla ludzi. Chciałem ich obudzić, przecież znasz mnie, niech spełniają marzenia swe dalej na tej ławce. Nazywam się Damian Mrożek, pseudonim Skorek, urodzony w Łodzi. Więc płynę swoim torem, no raczej. Wiedziałem, że się tu zaznaczę, mogę pokazać ci uśmiech, ale nigdy jak płaczę. I nie dlatego, że się wstydzę swoich łez, poradzić sobie sam chcę, gdy jest mi źle i wiem, że to złe, po co to tłumić? Czasami za to można zapłacić słono. Tak bardzo chciałbym nie pamiętać tamtej suki, przez którą skończyłem u pani psycholog. Jestem wrażliwym typem, tak mnie wychowano, a krzywda ludzi nie jest mi obojętną. Nie mam problemu, by z uśmiechem wstawać rano, częściej skłaniam się jednak, by pomagać zwierzętom. Chyba są bardziej wdzięczne i zdane na nas. Przestałem wierzyć w ludzi, mówi się trudno. Nie wiem, skąd mam siłę, by jeszcze pomagać, gdy w zamian za to dostawało się kopa w dupsko. Wierz mi, od zawsze byłem bezpośredni, choć mówiłem nie pomogę, nie umiałem nie wyciągnąć ręki. Kurwa mać.